cenzura najbardziej jest wyczulona na słowa, dlatego że każda ideologia jest wyrażona w słowach. W 1945 roku, w bardzo trudnej sytuacji w komunistycznym reżimie, który bardzo wyraźnie cenzurował wszystko, co nie odpowiadało poglądom. Polskie kino, żeby się ratować, żeby rozmawiać z widownią polską, ale nie tylko, żeby rozmawiać ze światem, po prostu skierowało się w stronę kina, które tworzą obrazy. W związku z tym ta trudność nagle przemieniła się w coś, co stało się częścią, że tak powiem, polskiego kina. Kino obrazów.